Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z naszego Magusia, moi drodzy, z naszego Magusia. I co tam u naszego Magusia słychać, moi drodzy? No nic nie słychać, tak jak rozmawialiśmy. Dzisiaj odcinek też taki spokojniejszy, ponieważ gdyż trochę kamienia dostałem z koła. Dostałem, kurde, laki końcy muszę kręcić. Muszę kręcić laki końcy, bo się kończą. Dobra. Co my tu mamy? Tutaj kibelek mamy ułożony, więc nie musimy się tutaj o nic starać. Potrzebujemy wrzucić jeden zwykły item. To jeszcze go nie mamy. Dobra, zobaczmy co plakat to. Zwiększ swoje szczęście 3 razy. Spoko. Dać mi będzie. Idealo, moi drodzy. Idealo, mamy tyle pieniędzy, że hej ho, hej ho, ho. Rzucimy sobie... Umaga, zrzucimy sobie wszystkie kości, bo mamy dużo klepsydr, więc umaga, sobie rzucimy wszystkie kości dzisiaj na odcinku. Zrobimy sobie... taki wyczes, bo mamy dużo klepsy. Tu druida będziemy żydować, nie? Druida będziemy żydować. Nie wiem, czy nie miskliknąłem jakoś i czy nie odebrałem jakoś dziwnie nagrody, że przed rzutem czy po rzucie. Ale to nieistotne. Jak widzicie, jak widzicie, czy nagrobię to na odcinku, czy poza odcinkiem, to efekty są podobne, więc... Więc zmarnowaliśmy 10 klepsyd, żeby dostać 3 dusze. Więc spoko. Chodźmy na koło. Chodźmy na koło, bo szukamy złomu do wrzucenia do toalety. To jest dla nas tutaj podstawowa rzecz. Jest złom do toalety. No to szybko dokręcimy kolejne 3 grzybki, jedzenie. No i fajno. No i fajno. Potrzebujemy tego złomu do kociołka. Pierścionek. To nie mam pierścionka do kociołka. Szkoda, że nie broni. Rozmontujemy to. Teraz sprawdzimy, co z tym pancerzem dla wojownika, ale chyba go mieliśmy nie zmieniać. Tak jest. Rozmontujemy. I mamy jeszcze 3 miejsca do rozmontowania. Ten pasek miałem ewentualnie założyć, więc mogę go nawet założyć i rozmontować ten stary, rozmontować ten łuk. I mamy z głowy naszego kowala. Chodźmy szybko na pety, to może zdążymy zrobić 2 walki petów. To czekamy na event. To karmimy. To karmimy. To czekamy. To czekamy. No dobra, pierwsza walka petów. 13190. Wjeżdżamy ziemią. Ziemią, ziemią. Niech mi ziemia lekką będzie. Ponikonik wygrywa. Przegrywa z przepałką, ale teraz wjedzie nasz Wiki Jadło 86, który powinien przepałkę 100... No właśnie, tak brzydko jej zrobić. Chociaż ona się stara tymi krytykami, ale to jej nic nie pomoże. I ten Smokey jeden też jest bubą. Więc mamy tutaj wygraną walkę. Jak ta sytuacja z tymi petami wygląda? Czyli tak, Omnibuna będziemy w urodziny łapać i zaczniemy go karmić. To będziemy łapać w urodziny i zaczniemy karmić. To spróbujemy jakoś złapać, ale nie wiem jak. Bo musielibyśmy trafić szlaufa węża. Dobra, zobaczmy co tutaj w zbrojowni. Błyskawice nie potrzebuję, czyli nic ciekawego. W gabinecie magii jest podka, którą mogę kupić, bo może jajo będzie pod spodem. Nie ma. Ulepszona jakaś przedmiotu, nie ma nic. W weekend, moi drodzy, to sobie możemy cofnąć tutaj. W weekend, moi drodzy, jak będzie ten ulepszony kowal, czyli 15 itemów, może coś, jak będziemy mieli za mało itemów, to może się coś tam kupi z tego gabinetu magii i poszuka tego jaja. Ale to tylko jak nie będziemy mieli problemów z przedmiotami, bo na razie to zobaczcie, 2, 4, 6, 8 rozmontowań już mamy na start dnia. Na start dnia. Dawaj tą hydrę. Dobra, spoko. Spoko, dobra hydra nie jest zła. Dobra hydra nie jest zła. Tu mam jakąś broń, tu jest nasza gitara na karczmę. Tutaj jesteśmy po resecie, bo pewnie, jak pewnie przypuszczacie, odcinki jedziemy ciurem. Nagrywałem na koniec dnia tamte odcinki, a na początek dnia te odcinki, więc jest śmiesznie. Boom. No, Maciej, krytyk. Krytyk. Dobrze. Jeszcze jeden. Ło! I to był krytyk, 18 baniek, a nie tam jakieś szczypawki, latawki, wiatry, nie? No. No, Maćku, no. Koło zagrane, tak jest. Złodziej jest zagrany, tak jest. Kibel żeśmy wrzucili i gotowi jesteśmy na to, żeby wrzucać podwójną aurę od jutra, tak jest. O, mam jakieś 2 gemy na intę. Czy ja te gemy na intę to gdzieś bym nie chciał jakiemuś tam pacholęciu? O, klatę ma bez dziury cały czas, rękawice jakieś też, Boże. No liczymy na to, że dostaniemy te bronie, no plus 40, plus 100, ta broń też już taka
trochę śmierdząca. No liczę, że trochę przebierzemy się z okazji tych urodzin, że coś tam nam wypadnie, jakieś z tego legendarnego lochu, ze dwa itemy może do założenia, może nie. Zobaczymy. Pierścień nie mam, nie sprzedam tego pierścienia za 2 miliony, bo to jest mój epic do kibla. Więc co portal Gildii? 6,5. Pięknie, 1 100 000. 2 300. Ojojoj. 3 500. Ojojoj. Co tak słabo, Maćku? Oj, słaby dzień. Słaby dzień w portalu, moi drodzy. Teraz wam pokażę coś śmiesznego. Czy uda mi się to zrobić? Czy mi się uda to zrobić? Jest. Zobaczcie. Za kole bojowe zadał obrażenia w portal 20 700 000 we wczorajszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku 16 800. Widzicie, moi drodzy? Ha! Takie jaja. Nic się na czacie gildii nie dzieje. Cały dzień minął i cały czas za kole bojowe jest tylko na tym. No nie, oczywiście śmieję się. Nagrywaliśmy tamte odcinki 23, tam 40 coś na pędzie, żeby się wyrobić. A te nagrywamy od razu po północy, więc to dlatego tak jest. No ale, ale można się pośmiać, że nic na czacie gildii się nie dzieje, że Zakolak zrobił dwa portale i jest prawie pod sobą, nie? Jest prawie pod sobą. W Ukieleniu, bo tu co mamy? Knipla, Armstrong, dobra, w Ukieleniu, jazda. Czekamy na drugą walkę petów, obiecałem wam, że wam przelecę te poczty dzisiaj, więc będzie taki spokojniejszy, trochę dłuższy odcineczek. W sensie takim, że no chcę wyczyścić sobie tą pocztę, żeby nie robić jej na odcinku dla wspierających. Więc walka jakaś petów, żeby wejść w odcinki dla wspierających, moi drodzy, z czystą pocztą, no to będzie prawie czysta poczta, bo będą, o, Kulkon tam sobie poradził, bo będą pety z dzisiaj, no, Kulkon na Liska, dajesz. No, nie wiem, co by go uratowało, tego Kulkona, żeby wygrać z tym Liskiem, nie mam pojęcia. Ogromny ogr. Wieże nam, trochę wież nam padło, ale już teraz te wieże jakieś takie trudne są. Cieszę się natomiast z tego, że będzie ten event Kowala, ponieważ gdyż zamkniemy te stare strefy mroku, tak? Które nam tam kiszą. O, to jest ten pasek, który założyliśmy. Te stare strefy mroku, które tutaj nam cały czas kiszą się, nie? Bo ja ich w ogóle tu nie dotykam, tych dwóch stref. To trzeba domknąć i iść dalej, nie? To trzeba domknąć i iść dalej do przodu. Miś Wygodnicki nam padł, to jest kolejna wieża, z której dostaliśmy, co tu za kolak zrobił, 11 milionów, 3, to jest magu fajne, o, 2300, prawie zginęliśmy, nie, i 2700, prawie zginęliśmy, to poszło do rozmontowania, także spoko, walka petów, Kowal przegrana, jakaś walka petów na ziemię. O Boże, Ponikonik 100 na Ponikonika 100, widzieliście to? Nic mu nie zrobił. No dobra, ten Wiki jadło zabije i co tu będzie? No i co? I chcecie im powiedzieć, że najpierw Ponikonik 100 na Ponikonika 100 przegrałem, nie zadając mu nawet 200% obrażeń, a teraz mój Ponikonik 81 przegra, mój Wiki jadło 81 przegra z Wiki jadło 76? To mi chcecie powiedzieć? No jasne. No uczciwe, uczciwe. Skillowa gra, skillowa gra, skillowe pety, wszystko. Pełen skill. Pełen skill. Marecys. No Marecys. Złota ramka to ma pewnie dobre pety, co? Ponikonik 100 przegrał z przepałką. Co tam po Ponikoniku 100? No jak złota ramka, to przecież wiadomo, że z Ponikonika 100 się przechodzi w Liska, nie? No przecież goście nie po to kupił złotą ramkę, żeby sobie free to play przejść. Ludzie to są po prostu... kupił sobie złotą ramkę. 300 level. Gry w 3 paski. Jestem topowym graczem, nie? A jakże? Wchodzę w pety i przechodzę z Ponikonika w Liska, żeby gość, który gra free to play, który po prostu żebrze o każdy grzybek, przeszedł normalnie Ponikonika w Wiki jadłe. Boże ludzie, skąd się tacy ludzie biorą? Ale to jest idealny target właśnie dla tej gry. Nieważne, czy masz mózg, ważne, że masz pieniądze. To jest idealny target dla tej gry, tak. Ważne, że masz grzybka. Następny jakiś 35. Co tam było? Co tam było? Ja to muszę zobaczyć. Mamut 4. Goryl 35. Ponikonik 100. No ale to gracz free to play, powiedzmy, że może nawet. Albo jakiś tam eko, nie? No i zobaczcie. Wbił tego goryla na 30. Stwierdził, no dobra, to jednak jest głupie. Wykarmię Ponikonika na 100. I przejdę w Wiki jadłe. No naprawił swój błąd, tak? Zmarnował trochę jedzeń tego goryla, ale naprawił swój błąd, nie?
On jest taki free to play jak tamten poprzedni, 314 level na wszystkich potach. On, ty jesteś taki free to play jak ja. Ale przynajmniej umiesz naprawić błąd, bo tamten poprzedni, ten ze złotą ramką, to jakieś po prostu warzywo. Na złotą romkę momi przychodzę na Liska. Boże, ludzie, skąd oni się biorą? Ale ja wiem, skąd się to bierze, moi drodzy. Ja wiem, skąd to się bierze. To się bierze po prostu z ogłoszeń nawet, nie? To się bierze po prostu nawet z ogłoszeń Playa Games, która wie, jakich ma graczy, tak? Która wyjątkowo w tym zaproszeniu na live'a pisze o tym, że pokaże legendarny loch, bo zazwyczaj to jest zapraszamy cię na live'a, będziemy rozdawać darmowe gzipki, psić i wygraj. Nie, że nauczymy cię grać, że pokażemy jakieś zawartości, nie, że nauczymy, no bo co ci ludzie mogą grać, no. Gościo uczy grać i wchodzi w twierdzę, a tu ma mur na 20 wywalony, jak jeszcze nie ma nic innego wybudowane, mur jakiś wystawiony, magów, łuczników wywalone i on uczy grać, nie? I on uczy grać, jak się robi dziurę w pierścieniu przez 2,5 godziny. No, trudno by było, jako taka Playa Games, no trudno taki stream reklamować. No przyjdźcie, nauczcie się zrobić dziurę w pierścieniu. No nie, no to już lepiej napisać, przyjdźcie, wygrajcie gzipki. I taki człowiek później, on nieważne, że tam przeszedł se w Liska, ale se złotą ramkę kupił, Playa zadowolona, wszyscy zadowoleni. Daliśmy tutaj łuk, który rozmontowałem, przelecieliśmy całą pocztę, jest czyściutka, piękna, wyszlifowana. Kilka ciekawych, śmiesznych rzeczy było i to się też liczy. Mistrzowie ze złotą ramką, którzy karmią nie wiadomo co. Dobra, co nam gra tutaj mówi jeszcze dzisiaj do zrobienia? Portal Solo nie jest zrobiony, halo. Portal Solo nie jest zrobiony. Cześć, siemano, chciałbym coś tam, no w sumie nie wiem, w sumie czy ktoś tu jeszcze jest do wywalenia, czy nie. Ktoś tu jest nieaktywny. Gieracz 2 dni. No to chyba tak, to chyba trzeba, ale to po odcinku zrobię, nie będę się teraz bawił. Bo później zapomnę. Chociaż nie będę zapomniał, nie zapomnę, dobra. Nie zapomnę, bo on będzie przecież w tym. Dobra. Ono! Ono! Kot na Epic. Ono! Usuń. Ten kot na Epic sobie zostawimy, bo oczywiście go będziemy jutro otwierać. Ono! A będę pamiętał kto, bo tu jest od razu gieracz w tak zwanych zhejconych graczach. A zhejceni gracze to też jest właśnie kolejna wspaniała funkcja. Playa Games wie, jakich masz wspaniałych graczy i automatycznie banuje ich, jak ich usuniecie z gildii, żeby was przypadkiem nie zwyzywali, nie obrazili, nie nazwali, nie wiadomo jak. To od razu z automatu mają bana, nie? Kurde. Ale to jest dobre, moi drodzy. Po prostu twórcy gry znają swoich graczy i wiedzą po prostu, co to są za gracze. I w jakim celu ma przyjść, tak? On ma tu przyjść, zostawić grzyba. Jezu, 27 milionów. Jezu, jak my byśmy to przeżyli, mielibyśmy szansę go zabić. Dlaczego? Dlaczego, Maćku, dlaczego? Jakim prawem to się stało? Kto ci na to pozwolił? Kto ci na to pozwolił? No nic, nie ma tutaj nic ciekawego. Tutaj też nic nie ma ciekawego. Co nam mówi gra? Gra nam mówi, ktoś czary, mary, dzikie węże. Wiecie w sumie, że ja dawno nie zaglądałem w te czary, mary, dzikie węże. Więc może byśmy to nawet sprawdzili, czy coś nie zawaliłem. Przygód. Na tym jest pierwszy atak, łupy i broń. Pachoły są zrobione, dobra. Dawno nie zaglądałem, to sprawdzę, nie? Awanturniczość zbieram, pupile zbieramy, nie zapomnij nakarmić i walcz o PD. O PD będziemy sobie zaraz walczyć tutaj dzielnie. Czy będę sobie walczył, karmił jakieś pupile dzisiaj? No nie, bo to tak jak mówiłem, tu nie mamy i tu nie mamy. No mamy warzywniak za to, mamy dość spory już, jak widzicie. Możemy sobie strzelić jakiegoś ataka za 2 sekundy. No i moi drodzy, to będzie nasz taki odcineczek przygotowawczy, bo tak jak mówię, wy ten odcinek widzicie w piątek, a to jest czwartek. Więc ja muszę też nie dość, że odłożyć sobie, moi drodzy, klepsydry, to jeszcze musimy do 14 zrobić wszystko, więc dlatego ja tak robię szybko ten odcinek, żeby teraz szybciutko do 14 poradzić sobie z tym jednym paskiem, zrobić te 10 ataków i tak dalej. No najważniejsze to ten jeden pasek, bo te 10 ataków to możemy później robić, nie ma problemu. Natomiast zrobić ten jeden pasek szybko,
bez użycia klepsydr, wiedząc, że już mam nagrany odcinek, porobić wszystko, co mam zrobić i od 14.01 nastawić po prostu wartę do 24.01, czyli do 0001 i wtedy ruszyć, moi drodzy, już bezpośrednio po północy z odcinkiem dla wspierających, bo przypominam, że w sobotę i w niedzielę oba te dni Mac i Druid będą dla wspierających, trzy paseczki, legendarny loch i tak dalej. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcineczek. Życzę Wam powodzenia, samych sukcesów, bardzo dużo legendarnych itemów z legendarnego lochu, bardzo dużo epików, bardzo dużo różnych innych rzeczy, złota, pieniędzy, dolarów, no i tyle, no. Marek, euro, euro, funtów i brytyjskich, i niebrytyjskich, i wszystkiego, co sobie życzycie, moi kochani. Trzymajcie się, siemano, pa, pa.